sobie, że to są takie emocje, jak wszystkie inne, które nam towarzyszą, ale są z kategorii tych mniej przyjemnych emocji. Więc często jakby chcemy dążyć do tego, żeby ich nie przeżywać. Ale powstał w ogóle taki ostatnio mit na temat tego, że strach to trzeba leczyć. Że strach, albo to w ogóle też ludzie tego nie rozróżniają między strachem a lękiem. Strach dotyczy czegoś bardziej konkretnego, czyli na przykład jeżeli, nie wiem, widzimy psa, który warczy na nas, szczeka i nie, na przykład ma pianę w ustach, to będziemy przeżywać strach. Natomiast powiedzmy, że jeżeli ten sam pies jest spokojny i jakby nic na zewnątrz, nie, jakby z takiej czynniku zewnętrznego nie wskazuje, że sytuacja jest niebezpieczna, ale w nas się pojawia jakieś uczucie właśnie takiej dyskomfortu, chęci ucieczki, to już jest bardziej lęk, czyli bardziej to jest jakoś nasza taka reakcja wewnętrzna. I tutaj pojawia się ten problem, bo wszyscy mówią, że w związku z tym lęk jest irracjonalny, co już jest takie stygmatyzujące, że jak irracjonalne, to znaczy, że to jest nienormalne. Często pojawiają się artykuły o tym, żeby to leczyć. I tak na przykład ja mam troszkę inne podejście i uważam, że tak samo strach, lęk czy każda inna emocja, one są tak samo nam potrzebne. Dlatego, że wszystkie emocje mają to do siebie, że one nas informują o czymś. One informują nas o naszych potrzebach, informują nas o tym, jaka jest sytuacja dookoła nas, czyli jakby też nadają po prostu znaczenie temu, co się dookoła nas dzieje. Czyli jakby my poprzez nasze emocje sami nadajemy znaczenie. Że jeżeli przeżywamy smutek w związku ze stratą kogoś bliskiego, to jest dla nas taka informacja, po pierwsze, że straciliśmy kogoś bądź coś, co było ważne w naszym życiu. Dwa, to o czym nam mówi smutek, że naszą potrzebą jest zbliżenie się do kogoś, kto da nam ukojenie w trudnej sytuacji, bo czujemy się jakoś słabsi, bezbronni i taki smutek informuje, że też potrzebujemy bliskości i ukojenia. Jeżeli chodzi o sam strach, no to sam strach informuje nas, że jesteśmy w jakiejś sytuacji zagrożenia. I teraz tak, i w momencie w społeczeństwie mamy teraz taką sytuację, w której jeżeli nie ma jakiegoś takiej sytuacji, która byłaby zrozumiała dla zewnętrznego obserwatora, to wtedy wszyscy, no tak, to nienormalnie się zachowujesz, to jest nienormalne, że nie wiem, że się boisz, tak? Musisz, to czego ja osobiście rozumiem, musisz wyjść ze swojej strefy komfortu, co jest takim w ogóle jakimś słowem, kluczem czy wytrychem wielu obecnie takich rozwojowców osobistych. To tak jakby ten lęk był czymś niedobrym, był czymś niepożądanym. I rzeczywiście on jest nieprzyjemny o tyle, że on ogranicza nas. Bo na przykład powiedzmy, że mamy sytuację, gdzie siedzę na spotkaniu w pracy i znam się na tym, czym się zajmuję. Jakoś tak samo sobie myślę, że jestem w tym dobrym. I pojawia się jakiś temat z mojej dziedziny na spotkaniu takim zespołu i ja bym się chciał odezwać. Ale nagle tak czuję, że może lepiej się nie odzywać. Że może lepiej siedzieć cicho, bo co oni powiedzą, a może ja tak naprawdę nie mam racji, ale w sumie z drugiej strony ja się na tym znam, ale może oni to skrytykują, a może to jest na tyle proste, że wszyscy to w sumie wiedzą. I to jest lęk. Lęk jakoś nie dotyczy tej sytuacji zewnętrznej tak bezpośrednio, ale on informuje mnie o mojej sytuacji wewnętrznej, czyli trochę jak ja przeżywam siebie. Że ja przeżywam siebie jako takiego, który boi się zranienia poprzez krytykę. I to jest bardzo dobra informacja, że jeżeli ja sobie uświadomię ten lęk, to też jest taki punkt, w którym ja się mogę rozwinąć dalej. Czyli na przykład uświadamiając sobie ten lęk, mówiąc sobie ok, rozumiem, że się tego boję, ale może sprawdzę. Bo to jest taki dobry obszar rzeczywiście do rozwoju, w którym ja mogę przekraczać swój lęk. Tylko dla większości ludzi przekraczanie tego lęku jest trudne. Dlatego, że taki lęk tak naprawdę on się bierze z przeszłości, gdzie kiedyś właśnie czuliśmy się słabi, bezbronni, ktoś nas wyśmiewał, ktoś nas w jakiś sposób upokarzał i w związku z tym możemy w takich sytuacjach bardziej społecznych przeżywać siebie jako właśnie niepewnych, że ja sobie nie poradzę w tej sytuacji, oni mnie skrytykują. I to są takie bardzo powszechne doświadczenia wielu ludzi.
Dlatego mówienie o lęku jako czymś nieracjonalnym, czy coś, co trzeba leczyć, uważam, że jest krzywdzące dla ludzi w ogóle, dlatego że tworzenie takiego klimatu społecznego tak naprawdę mówi o tym, jeżeli ty czujesz lęk, to z tobą jest coś nie tak. I w związku z tym to zamyka raz na przeżywanie jakichś emocji, dwa na poszukiwanie pomocy, jeżeli ktoś chce sobie poradzić z taką właśnie niepewnością siebie, czy z takim przeżywaniem lęku. I wtedy to blokuje, taki klimat społeczny. Dlatego ja się bardzo obruszam na to, kiedy właśnie widzę takie artykuły typu czy chcesz wyleczyć swój strach, albo wylecz swój lęk w 10 krokach. Dla mnie przeżywanie emocji w ogóle nie jest chorobą. A w wielu środowiskach, w jakich też pracuję, bo zdarza mi się pracować z przedsiębiorcami, zdarza mi się pracować z ludźmi, którzy szkolą się na arty terapeutów. W sensie ja ich też uczę, jak pracować z ludźmi. Często spotykam się z takim właśnie przekonaniem, że jeżeli ktoś już przeżywa emocje, a jakie w ogóle pokazuje, to zaczyna się już robić taki dramat, że to wyślijmy go do specjalisty. Albo z tym to tutaj, to nie jest miejsce, żebyś ty tutaj w pracy mi przeżywał emocje. A już na pewno lęk, to w ogóle przecież wszyscy powinniśmy być tacy pewni siebie, dziarscy. No nie, właśnie tak nie jest. Dlatego, że niesiemy też jakiś bagaż z przeszłych doświadczeń, w których byliśmy bardziej podatni na zranienie, łatwiej było nas skrzywdzić, czuliśmy się słabsi, w szczególności wobec opiekunów, naszych takich pierwszych opiekunów, czyli rodziców, którzy nigdy nie byli i nie będą idealni. Tak po prostu jest, tak jesteśmy skonstruowani. Ale po drugie też wobec grup rówieśniczych, od których też jakby w drugiej kolejności po takiej naszej rodzinie bliskiej byliśmy też zależni właśnie od tej grupy rówieśniczej, przez które chcieliśmy być zaakceptowani, przyjęci i jakoś po prostu przynależeć. No i w takich sytuacjach, kiedy bardzo nam zależało, to też w jakiś sposób czy rezygnowaliśmy z siebie, żeby się przypodobać takiej grupie i no i każdy z nas dźwiga, jakoś niesie takie swoje doświadczenia, więc traktowanie tego jako choroba, no to musielibyśmy traktować życie jako chorobę tak naprawdę. Życie, które niesie ze sobą różne doświadczenia i tak naprawdę zajęcie się tym w taki sposób, żeby dać temu miejscu we mnie, które czuje ten lęk, które czuje niepokój, niepewność, czy jakąś podatność na zranienie, żeby dać mu jakąś właśnie troskę, jakiś rodzaj łagodności i wsłuchać się, co takiego się dzieje, że ja się boję, jak ja w związku z tym siebie przeżywam. Czasem jak pracuję terapeutycznie, to też pomagam moim klientom uczyć się, jak mogą sami koić siebie, tam gdzie na przykład przeżywają lęk przed samotnością, co jest bardzo powszechnym doświadczeniem ludzi, z którym sobie tak naprawdę bardzo trudno radzić samemu. Dlatego, że no właśnie raz, że to jest lęk przed samotnością. Dwa, że to jest na tyle bolesne, że łatwiej jest tego unikać. Tylko, że jeżeli unikamy takiego rodzaju lęku, to on będzie nami rządził z podziemia tak naprawdę. No właśnie. No i to jest taka sytuacja, w której bardzo dobrze, ja myślę, że bardzo dobrze, bardzo dużo też powiedzieli egzystencjaliści, filozofowie, ale też psychoterapeuci egzystencjalni, że jakby w naszym życiu są sytuacje, że mamy wolność wyboru i wolność w ogóle w życiu, która jest nam niejako dana, natomiast ona jest ograniczona. Tylko że jest taki rodzaj wolności, ona jest o tyle ograniczona, że mamy sytuacje, które są w życiu niezależne, od których, które są po prostu jakby większe od nas. Jeżeli ktoś zmaga się z przewlekłą chorobą, no to rzeczywiście tutaj ta wolność wyboru jest ograniczona, bo nie mógł sobie wybrać, że ma tą chorobę. Jest taki rodzaj wolności, której nikt nam nie może odebrać. To jest taki rodzaj naszej wewnętrznej wolności. Tego, jak ustosunkujemy się do tego, co nas spotyka. Czy jakoś podejmiemy taką konfrontację z naszym cierpieniem i oczywiście też z tym lękiem, bo w tym jest potwornie dużo niepewności, co będzie następnego dnia. Natomiast myślę sobie, że po prostu takie stanięcie twarzą w twarz z tym i nieudawanie, że tego lęku nie ma.
ale też, i to zabrzmi trochę paradoksalnie, natomiast znalezienie też sensu w swoim cierpieniu jest czymś, co bardzo pomaga. I na przykład dobrym przykładem, i każdy ten sens musi znaleźć swój. Jest taki amerykański egzystencjalista, który pisze dużo powieści, takich z pogranicza takich książek fabularnych i psychoterapeutycznych, w których po prostu przemyca różne treści terapeutyczne, żeby edukować ludzi. Szczególnie na temat założeń psychologii egzystencjalnej. On opowiadał dużo o tym, jak pracował z pacjentami chorymi na raka, jak pomagał im odnajdować sens w tym, co się dzieje. Taki sens każdy musi odnaleźć sam, ale żeby podać jako przykład, jak to mogłoby wyglądać, jest taka kobieta, która prowadzi w Polsce fundację. Fundacja zajmuje się ludźmi po stracie bliskich osób, czy w ogóle po jakiejś stracie w sensie śmierci. I to się, jakby historia tego się wzięła z tego taka, że założycielka tej fundacji sama straciła bliskie osoby. I trudno jej było w tej żałobie, w związku z czym zaczęła, kiedy jakoś sama z tego wyszła, kiedy już wychodziła z tych trudnych emocji i z jakiegoś rodzaju też żałoby, jakoś znalazła też pocieszenie w tym, że może wspierać innych w wychodzeniu z tego. I to jest takie znalezienie sensu w cierpieniu, tak jak na przykład też jest dobry przykład, jak pamiętam, była taka kampania w Ameryce o tym, jak nastolatka prowadziła samochód i pisała SMS-y. I ona zginęła w wypadku i ostatnia wiadomość chyba właśnie była, gdzieś tam pisała chyba do swojego chłopaka. I ten chłopak później zaczął jeździć z prelekcjami po różnych szkołach. Chyba jej rodzice też się zaangażowali właśnie z taką kampanią, z takim swoim własnym świadectwem, jakby tego, co ich spotkało, żeby ustrzec innych albo żeby wesprzeć innych. Ale szukanie tych sensów może też być, nie musi być na taką skalę, że to aż trzeba społeczne działania robić. To mogą być mniejsze sensy. To może być sens w tym, że na przykład zaczniemy realizować jakieś pasje, których do tej pory na przykład nie realizowaliśmy. Albo, czyli to trochę w takim kontekście takiego powiedzenia, że można żyć, że niektóre osoby, które zmagają się na przykład z terminalnymi chorobami, które znajdą taki sens, mówią o tym, że żyją pełniej niż przed chorobą. I myślę sobie, że to też bardzo pomaga w radzeniu sobie z takim właśnie lękiem, że jakoś ja znajdę swój sens w tej sytuacji, która jest tak naprawdę często przytłaczająca. I myślę sobie, że to chyba tak można sobie jakoś radzić z tym lękiem, ale to jakby nie ma nigdy prostej odpowiedzi. Tak naprawdę to każdy musi się zmierzyć, każdy się mierzy ze swoją sytuacją. Trzeba się przyznać do tej choroby przed samym sobą, czy lepiej, czy trzeba się, jeśli ma się zdiagnozowaną jakąś chorobę, załóżmy przewlekłą taką jak SM, czy dobrze się przyznać z tym przed sobą, opowiadać, że jest się chorym, czy raczej, nie wiem, traktować się, że to, tak, że to jest jakby element życia? Jak znam życie, to pewnie są różne światłe teorie psychologiczne, które dają jakąś receptę na jak się zachować w takiej sytuacji. Ja na ile mam doświadczenia w swojej praktyce terapeutycznej, to wiem, że każda sytuacja jest na tyle złożona i na tyle indywidualna, że nie znam jednej prostej odpowiedzi. O ile jakoś intuicja mi podpowiada, że raczej stanięcie w takiej prawdzie przed sobą, że ja się z czymś mierzę, pozwala mi na zachowanie też mojej wolności wyboru. Bo ja wtedy mogę zdecydować, co ja chcę z tym zrobić. Czy ja chcę o tym powiedzieć, czy nie. W innym wypadku jestem więźniem własnego lęku. Że staram się odsunąć od siebie coś, co jest trudne i jakoś zwalczam to sam w sobie. Na to idzie masa energii, na udawanie samemu przed sobą. Natomiast stanięcie w takiej prawdzie, to daje mi decyzję,
czy ja chcę to o tym komuś powiedzieć, czy ja nie chcę. I nie mam tutaj prostej odpowiedzi, czy mówić o tym innym. Tego nie wiem. Chociaż wyobrażam sobie, że pewnie jakieś wsparcie od innych byłoby wartościowe, ale może ja jednak czuję, że ja tego wsparcia nie otrzymam takiego, jakbym potrzebował, tylko byłoby to niekorzystne. Więc myślę sobie, że każda taka sytuacja i decyzja o tym, czy mówić innym, jakoś dla mnie brałaby się najpierw z tego, czy ja się pogodziłem, pogodziłem to brzmi źle, bo to sugeruje bierność, czy ja jakoś akceptuję siebie jako kogoś, kto po prostu zmaga się z czymś takim trudnym. Jeżeli jakoś to przyjmuję, to wtedy mogę decydować, co dalej, czy jakoś się dzielić tym, czy nie, czy ja będę miał to wsparcie, którego potrzebuję, być może nie, to poszukam gdzieś indziej, ale jeżeli sam przed sobą daję, to tak naprawdę skazuję się na samotność w tym wszystkim. Ta sytuacja jest szczególna, ale myślę sobie, że w tym kontekście, o czym mówisz, to w tym sensie każdy z nas się z tym zmaga. Tylko tak naprawdę sobie tego nie uświadamiamy, że z każdym dniem coś tracimy, jakieś szanse, jakieś możliwości, że jako ludzie jesteśmy po prostu ograniczeni, że nasze życie się kończy. Oczywiście to jest, jakby jest w tym jakaś potworna niesprawiedliwość, kiedy coś nam to życie po prostu skraca. Ale tak jak mówię, można przeżyć całe życie i nie żyć w ogóle, a te ostatnie dni, które jakoś nam zostały, myślę akurat o osobach z terminalnymi chorobami, mogą być pełniejsze życia. To życie może być pełniejsze. Właśnie paradoksalnie przez uświadomienie sobie tego, że jesteśmy śmiertelni i umrzemy. Bo to trochę jak też powiedział ten amerykański egzystencjalista Yalom, to jest jak z patrzeniem słońca. Z lękiem przed śmiercią jest jak z patrzeniem słońca. Nie da się cały czas patrzeć słońce, bo się oślepnie. Natomiast tak samo nie da się być cały czas świadomym własnych ograniczeń i śmiertelności. W związku z czym tak naprawdę większość ludzi sobie tego nie uświadamia, ale wszyscy się z tym zmagamy. Jeżeli chodzi o rzeczywiście utratę jakichś zdrowia czy ograniczeń, to jest trudne, bo rzeczywiście czujemy, że coś nam w niesprawiedliwy sposób zostało odebrane. Ja myślę sobie, że to rzeczywiście nas stawia w takiej sytuacji, w której się czuję mały i bezbronny tak naprawdę, bo coś mi zostało odebrane i ja nic nie mogłem z tym zrobić. I myślę sobie, że no tak naprawdę zmierzenie się z tym, że ta strata wydarzyła się w moim życiu i też przeżycie w związku z tym pozwolenie sobie na jakieś właśnie doświadczenie i opłakanie tej straty pozwala nam się też jakby uwolnić od tego i zdystansować w takim sensie, że w tej sytuacji, w której jesteśmy, możemy znaleźć inne możliwości, które tam są, bo tak naprawdę sens każdej, jakby patrząc z takiej egzystencjalnej perspektywy, sens to nie jest coś, co sens życia, czy takie nasz taki sens każdej sytuacji my nadajemy sami. I to w każdej sytuacji tu i teraz, zmagając się z tą, jakoś stając wobec tej sytuacji, wybieramy, czy jakoś zapadniemy się w siebie, czy na przykład pozwolimy sobie na te trudne uczucia, po to, żeby na przykład dostrzec, że w tej sytuacji jest coś jeszcze. Jest coś jeszcze, co ja mogę zrobić dla siebie, jest coś jeszcze, co ja mogę zrobić na przykład dla innych. Więc to jest zawsze, to co powiedziałem wcześniej, zawsze decyzja, moja decyzja, jak ja się ustosunkuję do tej sytuacji, w której zostałem postawiony. W której mnie życie postawiło, bo często mamy takie sytuacje, w których po prostu życie nas stawia i zadajemy pytanie, dlaczego ja? Czemu mnie to spotkało? Tylko że w momencie, kiedy to jest przytłaczające, to trudno nam rzeczywiście dokonać wyboru. Więc też, czy poszukanie pomocy w poradzeniu sobie z tymi trudnymi uczuciami, czy w inny sposób poradzenie sobie z tymi trudnymi uczuciami pozwala nam właśnie na osobiste ustosunkowanie się do tego, w jaki sposób doświadcza nas życie. Więc
Tylko to wszystko brzmi dobrze, bardzo tak świetliście, tak, że mamy wybór. To jest zawsze trudne, bo trzeba się zmierzyć z czymś. I wtedy potrzebne jest też jakieś czyjeś wsparcie. Czy to życzliwego i mądrego terapeuty, który będzie nam towarzyszył w tym, jakoś w takim też przejściu przez to, co jest takie trudne i bolesne, że coś straciliśmy ważnego. I w znalezieniu właśnie tych innych możliwości. Jakoś tak sobie myślę też o takiej mojej klientce, która w dzieciństwie jakby przez życie została jej odebrana jakaś sprawność, też sprawność fizyczna. Ona w takim okresie bycia nastolatką została wyłączona zupełnie z życia. Praktycznie musiała się uczyć funkcjonować od nowa. Dzisiaj już jest dorosłą kobietą, natomiast ona bardzo długo w ogóle walczyła w swoim życiu w znalezieniu sensu. Czemu ją to spotkało? Czemu tyle rzeczy ją spotkało? Bo ona też w swoim życiu jakby obciążona jakoś tak somatycznie doznała właśnie dużo takich strat. I tak naprawdę to, nad czym my przede wszystkim właśnie pracujemy, to raz nad znalezieniem jej osobistego sensu. Jak ona chce się ustosunkować do swojego cierpienia? Czy rzeczywiście chce jakoś funkcjonować na marginesie? Czy chciałaby coś innego zrobić z tą sytuacją? I to jest taka dla mnie poruszająca praca, dlatego że widzę też, ile w tym wszystkim ona ma siły. Więcej siły niż niejedna osoba, która nie została tak doświadczona przez życie. Ja bym powiedział w ten sposób, że zgoda na jedno i drugie. Że jeżeli... Bo w takim byciu fighterem widzę takie zagrożenie, że to znaczy, że ja już tylko muszę być fighterem. Że nie mam innej możliwości. Że jeżeli przestanę być fighterem, czy fighterką, to wtedy już tak naprawdę zostaje mi jakieś zapadnięcie się i totalna rozpacz. Z drugiej strony, jeżeli mówię sobie, że tylko jedyne, co mogę zrobić, to się wycofać z życia i zniknąć, to znaczy, że nie daję sobie przestrzeni do walki. Zamiast walki, nawet bym powiedział, zadbania o siebie. I dla mnie zadbaniem o siebie byłoby to, że daję sobie przyzwolenie na to, że czasem w moim zmaganiu się mogę mieć tak, że mam chwilę załamania. I że to też jest w porządku. Że dla mnie ostatecznie w takich trudnych sytuacjach to, co jest jakoś z mojego doświadczenia, ale też z mojego doświadczenia z klientami, jest takie najważniejsze, to tak naprawdę jak my sami traktujemy siebie wobec tego, co się dzieje. Czy ja się wściekam na siebie i tak naprawdę zaczynam siebie atakować za to, co się dzieje. Mówiąc sobie, nie wiem, jesteś słaby, jesteś do niczego, nie potrafisz, nie nadajesz się. To wtedy tak naprawdę ja trochę staję po stronie tych wszystkich przeciwności losu, które są trudne i ja jeszcze sobie sam dokładam. Jeżeli ja w tych wszystkich przeciwnościach losu powiem sobie, tak, jest mi trudno, ale chcę o siebie zadbać i zawalczyć, to mogę zadbać i zawalczyć z większą łagodnością, mówiąc sobie, że tak, czasem może być mi trudno i nie zawsze muszę mieć tą siłę, żeby walczyć. Ale kiedy te trudniejsze emocje przeminą, mogę się otrzepać z kurzu, wstać i pójść walczyć. Ja myślę sobie, że w życiu naprawdę jest bardzo mało rzeczy, które trzeba, które się powinno. Jeżeli ktoś chce prosić o pomoc, to jak najbardziej warto. Jeżeli ktoś aktualnie nie potrafi, to i tak go do tego nie zmusimy. Ale myślę, że zrobienie, że to też jest trochę ze strony środowiska, może być zrobienie takiej przestrzeni, w której też zaakceptujemy to, że ktoś nie potrafi, nie chce, nie umie teraz prosić o pomoc i zostawić taką przestrzeń, jeżeli będziesz chciał, chciała, to jesteśmy, ale nie będę ci się narzucać. Pamiętam, jak zostałem poproszony o to, żeby
spotkać się z kobietą, która umierała na raka. I zostało jej parę dni, czy też chowali, że godzin. Poprosili mnie, żebym się z nią spotkał. I pamiętam, że to spotkanie... Tam czasami rozmawialiśmy, a czasami ja po prostu, kiedy widziałem, że na przykład na jakiś temat ta kobieta nie chciała rozmawiać, to ja po prostu się wycofywałem i robiłem taką przestrzeń, że po prostu byłem, ale nie narzucając się z tym, że opowiedz mi o swoich uczuciach. To w ogóle nie jest miejsce na coś takiego, na narzucanie się z pomocą. To było miejsce bardziej na takie bycie, więc kiedy ona chciała, to mogła skorzystać z mojej obecności. Kiedy nie chciała, to mogła skorzystać w taki sposób, że po prostu pobyła sobie sama ze sobą. Dalej bym powiedział, to jest wybór i odniesienie się do tego, w jakiej sytuacji jesteśmy. I to jest zawsze podjęcie swojej własnej decyzji w stosunku do tej konkretnej sytuacji. Nie znam jednej prawidłowej odpowiedzi, czy mówić, czy nie rozmawiać. Natomiast dlatego, że każdy też ma jakieś swoje własne ograniczenia, choćby związane z lękiem. W takim sensie, że ta osoba właśnie może się bać tego, że będzie właśnie taką kulą nogi, czy wręcz poszedłem jeszcze dalej, może przeżywać jakiś też duży wstyd związany z tym, że będzie musiała być jakoś zależna od innych, że jakoś właśnie inni będą patrzeć na nią jak na chorą osobę. Tylko że tutaj bym raczej od drugiej strony zadał pytanie, na ile ja akceptuję siebie jako kogoś, kto się zmaga z chorobą. Bo jeżeli nie akceptuję siebie kogoś, kto się zmaga z chorobą, to dalej ten brak akceptacji będzie mną rządził. Bo jeżeli ja sobie daję na to akceptację, to ja mogę wtedy rzeczywiście wybrać, czy ja się chcę dzielić tym, co się ze mną dzieje, czy nie. Jeżeli sam sobie tego nie akceptuję, to nie mam wyboru. To mam tylko możliwość się zamknąć i wycofać. I tak naprawdę, tak, to jest decyzja każdej z tych osób, natomiast ja sobie myślę, że jeżeli ktoś jest w stanie zaoferować mądrą obecność, to taka obecność i bycie w takiej chorobie jest wartością. Jest wartością dlatego, że jednak nie czujemy się sami. Tylko to musi być mądra obecność. Dlatego, że często osoby, które dostają diagnozę, tak naprawdę boją się też wprawiać w zakłopotanie swoich bliskich, którzy tak naprawdę też nie wiedzą, jak traktować tą sytuację. I w ten sposób rzeczywiście to tworzy taki klimat, w którym ja się czuję, że moja diagnoza jest obciążeniem. Ale to też jest jakby szerszy problem braku edukacji w społeczeństwie tak naprawdę. Jak rozmawiać, jak towarzyszyć osobom, które się zmagają z niepełnosprawnościami, z chorobami przewlekłymi, z chorobami terminalnymi. Tego nikt nie uczy. Tak naprawdę dopiero zaczynamy się tego uczyć, kiedy nas to spotyka w życiu. Więc myślę sobie w ten sposób, że to, co na pewno, nie wiem, ja nie mogę mówić o wszystkich, to, co na pewno mi pomaga w życiu, to jest też szczera i mądra rozmowa o tym, co się dzieje. Ale ona musi wynikać nie z przymusu, tylko z mojej akceptacji na to, co się dzieje, że ja rozumiem, że coś się dzieje i też chcę się tym podzielić, bo myślę sobie tak, że też pewnie ci bliscy też mają prawo zdecydować. Ale ja się muszę czuć na tyle bezpiecznie ze sobą, żeby móc się podzielić tym z nimi. Więc podejrzewam, że każda taka decyzja zaczynałaby się tak naprawdę od pracy nad samym sobą i uświadomienia sobie, co ja chcę z tym zrobić. Tak, i w tym sensie bym powiedział, że jeżeli miałbym myśleć o jakimś jednym złotym rozwiązaniu, oczywiście w cudzysłowie, to takie tak naprawdę ułożenie się ze sobą, jak ja się ustosunkowuję do tego, czego się dowiedziałem, co się dzieje i jak ja to przeżywam i co chcę z tym zrobić.
I dopiero wtedy można poszukiwać decyzji, czy ja się będę dzielił z bliskimi, czy się nie będę dzielił. Jeżeli tak, to w jaki sposób, bo to też jest kwestia tego, w jaki sposób ja to zrobię. Czy ja to zrobię bardziej po partnersku, czyli na przykład, nie wiem, dzieje się coś takiego, ale nie chcę, żebyście na razie mi w tym towarzyszyli, bo jest mi z tym za trudno i muszę sam się ułożyć, albo mogę na przykład wtedy poprosić o pomoc. Czyli to jest bardziej wtedy po partnersku, bo ja nie muszę się na przykład nagle gwałtownie odcinać od swoich bliskich, ale też na przykład nie muszę wtedy popadać w ich ramiona jako bezradny i bezbronny. Wtedy mogę po prostu zdecydować, w jaki sposób ja ich potrzebuję albo kiedy, bo mogę im powiedzieć, na razie nie, ale za miesiąc na przykład będę was potrzebował. Więc to jest, myślę sobie, tak naprawdę znalezienie swojej osobistej decyzji na podstawie tego, co ja przeżyłem w związku z tą sytuacją. I tutaj wracamy do tematu emocji, które są tak naprawdę właśnie tą podstawą, czyli podstawą naszego funkcjonowania. One nas informują o naszych potrzebach, dają energię do działania, czyli też właśnie zmierzenia się z tą sytuacją. Każda emocja niesie ze sobą troszkę inny ładunek energetyczny. Więc troszkę do innego działania będą nas zachęcały te emocje. Jak na przykład strach czy lęk bardziej zachęca albo do walki, albo do ucieczki, bo czujemy się zagrożeni. Natomiast tak, to co pozwala nam się zorientować w naszej własnej rzeczywistości, w naszym życiu i nadać jemu sens, to są właśnie nasze emocje, czyli poprzez skontaktowanie się z emocjami, uświadomienie sobie ich i podjęcie decyzji, co ja chcę zrobić. Właśnie dzięki tym pełnym informacjom, że ja wiem, co się ze mną dzieje, wiem, jak ja się do tego ustosunkowuję, wtedy mogę właśnie z pozycji dorosłego zareagować, odpowiedzieć na tą sytuację. Powiem tak, to jeżeli nie ma przy sobie psychoterapeuty, to warto pewnie skorzystać z takiej obecności właśnie kogoś, kto też jest po prostu do tego przygotowany. Do tego, jak wspierać ludzi w kryzysach, ale też jak pomagać ludziom wychodzić z tych kryzysów. Natomiast co samemu można zrobić? Na pewno to, co samemu można zrobić, to chociaż czasami te emocje są przytłaczające, natomiast to, co można zrobić, tak, można na przykład wypisać sobie to na kartce. Jakkolwiek banalnie to brzmi, jeżeli uda nam się to napisać, trochę można by powiedzieć takim strumieniem świadomości, że ja trochę piszę to, co się dokładnie ze mną dzieje. Wylewam wszystko. Mogę dzięki temu zdystansować się trochę do tego i zobaczyć tak naprawdę właśnie, co się ze mną dzieje. Że kiedy mamy to wszystko w sobie i to jest takie przytłaczające, to często nie jesteśmy w stanie też powiedzieć, nazwać tego, co się ze mną dzieje. Jeżeli uda mi się to przelać na kartkę, dlatego na przykład pisanie pamiętników jest takie pomocne, bo pomaga sobie ułożyć to jakoś, ale też przelać te emocje, czyli jakby emocja, która jest nazwana, można powiedzieć, że jest emocją opanowaną. Dlatego, że ja wtedy mogę ją sobie zobaczyć i mogę zdecydować, co to dla mnie znaczy, że ja to przeżywam. To, co jeszcze można spróbować zrobić, jeżeli rzeczywiście jakoś przeżywam w danym momencie lęk, jest mi trudno, to nic tak dobrze nie pomaga, jak po prostu oddech. W momencie, kiedy rzeczywiście czuję, że przytłacza mnie lęk, to ja do tego bardzo często zachęcam moich klientów, że kiedy widzą, że ten lęk się zaczyna w nich pojawiać, żeby jakoś się zatrzymali na chwilę, żeby zrobili sobie stop klatkę. Zatrzymaj się, zobacz, co się dzieje w twoim ciele, gdzie ty przeżywasz ten lęk w swoim ciele. A później to, co możesz zrobić, to zacznij oddychać do tego miejsca. I to rzeczywiście w tej konkretnej sytuacji pomaga łagodzić ten lęk. Ja mogę trochę ze spokojniejszą głową zacząć się zastanawiać, co zrobić dalej. Co można zrobić? Ostatecznie dalej myślę o takiej pracy jednak terapeutycznej z tego względu, że często samemu trudno jest przez to po prostu przechodzić, bo z jednej strony przeżywamy bardzo silne emocje i trudno nam jest złapać taki dystans do tych emocji. Więc rzeczywiście osoba, która by nam towarzyszyła w tym, jakby pozwala zrobić taką przestrzeń, w której te emocje mogą być zrozumiane i możemy się troszkę do nich dystansować w taki sposób, żeby z nich skorzystać. Bo jeżeli one są za silne, to nie możemy skorzystać z tej informacji, która płynie z tych emocji. Więc
Takie doraźne środki to mogą być na przykład, nie wiem, jakieś... Są takie internetowe kursy mindfulness, które są nagrane i pomagają na przykład lepiej opanowywać stres, między innymi też właśnie lęk. To są już gotowe, nagrane kursy, przy których nas tam lektor nas prowadzi przez kolejne tam etapy jakoś właśnie takiego uważnego podejścia do siebie, czyli świadomego oddechu, większej świadomości odczuć z ciała, napięcia mięśniowego i to też jest pomocne. To jest jakby pomocna umiejętność. I takie kursy są dostępne bezpłatnie. Jest też taka fajna aplikacja, która się nazywa Dziennik Potrzeb. I ona tam prowadzi trochę właśnie przez to trochę, jak można opisać to, co przeżywamy, w jakiej sytuacji, jak to przeżywamy. I to też pomaga nam nabrać większej samoświadomości. Natomiast jeżeli jest ktoś, kto może nam towarzyszyć, mogą być to też grupy wsparcia, tylko też mądre grupy wsparcia, nie grupy wsparcia, które będą tylko się koncentrowały wokół tego, jak jest ciężko i jacy bezradni jesteśmy, tylko grupy wsparcia, które rzeczywiście jakoś towarzyszą nam w takim też godzeniu się z tym, ale też motywowaniu do czegoś więcej, do tego, że moje życie się nie skończyło. Moje życie cały czas trwa, ono jest inne, ono się zmieniło. Ale moje życie jeszcze trwa i ja mogę coś z tym życiem zrobić. Więc bardziej takie mądre grupy wsparcia, a nie tylko takie, które nas utwierdzają w tym, że już nic mnie nie czeka. Znaczy, to jest skomplikowane, bo też użyłaś słowa klucz, powinniśmy. Nie wiem, jak powinniśmy. Model medyczny tego wymaga. Żeby traktować ludzi, którymi się medycyna zajmuje, jako chorych. Ja też pracuję w takiej specyficznej branży, że jestem psychoterapeutą. I mimo, że... I to pewnie będzie kontrowersyjne, co powiem, ale wielu terapeutów chciałoby widzieć, że swoją pracę w ten sposób, że oni leczą ludzi z czegoś. Dla mnie osobiście psychoterapia w żaden sposób z medycyną nie jest związana, a już na pewno nie z leczeniem. Z tego prostego względu, że jeżeli przyjrzymy się, że nawet jeżeli ktoś przychodzi z jednostką diagnostyczną pod tytułem depresja czy napady lęku, to tak naprawdę, jeżeli głębiej na to spojrzymy, to jest coś, co się wydarzyło w moim życiu, że ja dzisiaj mam taką reakcję emocjonalną. Czyli to by sugerowało, że leczymy kogoś z życia, z tego, co go spotkało. Natomiast tak, no, psychoterapia dawniej powstała na gruncie jakoś tam medycznym, czyli od Freuda, który był neurologiem. Natomiast w moim przekonaniu taka terapia, którą ja prowadzę, nie jest związana z medycyną w ogóle, dlatego że to, czym się zajmujemy, to tym, jak żyć bardziej w pełni, bardziej w zgodzie ze sobą, jak pozamykać niedokończone sprawy z przeszłości, które, można powiedzieć, trochę nas nawiedzają. Czasem zdajemy sobie z tego sprawę, czasem nie. Dlatego ja używam słowa klient, bo mi to bardziej sugeruje, że ja nie pracuję z osobą chorą. Bo moi klienci nie są chorzy. To, że mieli trudne doświadczenia w życiu, to, że mają jakieś objawy, które są bolesne, które sprawiają jakieś cierpienie, to nie znaczy, że są chorzy. Po prostu dzieje się w ich życiu coś, z czym sobie starają poradzić w sposób, który nie jest adaptacyjny. Natomiast jeżeli spojrzeć na źródło słowa pacjent, to oznacza bodajże po łacinie patiens, czyli cierpienie, czy też cierpliwość. Więc w tym sensie, używając słowa pacjent, możemy myśleć o osobach, które cierpią. Jeżeli myślimy o osobach, które cierpią, to tak naprawdę wszyscy jesteśmy pacjentami, bo w naszym życiu cierpienie jest nieodłączne. Ono będzie różne, natomiast cierpienie jest nieodłączną częścią naszego życia. Co do modelu medycznego i nazywania kogoś pacjentem, czy unikania słowa choroba, nie mam jasnej odpowiedzi, dlatego że zobacz w ten sposób. Komuś określenie, że jednej osobie określenie, słuchaj, cierpisz na chorobę, będzie dla niego motywujące do pracy i walki.
Dla kogoś innego to będzie wtłaczało go rzeczywiście w jakiś model medyczny, tego, że jesteś przedmiotem i coś się na tobie robi w tym modelu medycznym i ty nie masz tam nic do powiedzenia. Natomiast jeszcze dla trzeciej osoby unikanie słowa pacjent będzie dobrą wymówką do tego, żeby się nie zajmować sobą i jakby nie zajmować się tym, co mnie spotkało w życiu. Czy nazwiemy to chorobą, czy nie, no to jednak jakoś trzeba by to nazwać, no bo czymś się trzeba zająć. Więc to jest... Nie ma jednej jasnej dla mnie odpowiedzi. Jedną osobę to skrzywdzi i rzeczywiście ustawi w szeregu jakby chorych, z którymi medycyna coś musi zrobić. A innym na przykład pomoże się na przykład zmierzyć z tym faktem, że jest jakiś obszar życia, w którym po prostu coś się zmieniło. I stają przed wyzwaniem, żeby coś z tym zrobić. I to też może jakoś, może wyda się kontrowersyjne, ale w życiu i w szczególności w tych czasach jest bardzo mało generalnych jakoś reguł na temat życia. Kiedyś w dawnych czasach było więcej określonych zasad, jak się należy zachowywać i ludzie w tym żyli. To był pewien wyznacznik. W tych czasach jest mniej takich właśnie zasad, jak żyć, to wszystko jest bardziej relatywne. I dlatego też tak naprawdę jest coraz więcej zagubionych ludzi. Jest coraz więcej zagubionych ludzi w tym, co powinno być takim ich wyznacznikiem w ich życiu, gdzie oni mogą znajdować sens. Czy to, co z zewnątrz przyjdzie i co ludzie im powiedzą, czy właśnie odpowiedzą na pytanie, jak być powinno, jak masz żyć, czy mają sami jakoś znajdować tę odpowiedź w sobie i ustosunkowywać się sami do swojego życia. Myślę, że żyjemy w czasach, w których bardziej musimy się ustosunkowywać do swojego życia, bo tych reguł narzuconych przez społeczeństwo nie ma tak jasnych i określonych, dlatego że jest dużo różnych nurtów, wpływów, tutaj jakiś feminizm, tutaj filozofia stoicka, tutaj kapitalizm, tutaj piękne obrazki z reklam o szczęśliwym życiu, tutaj coachowie, którzy mówią o wychodzeniu ze strefy, chociaż jest dużo coachów, którzy robią bardzo dobrą robotę i są naprawdę mądrymi ludźmi, ale jest dużo mówców motywacyjnych, których się nazywa coachami, którzy krzyczą o wychodzeniu ze strefy komfortu, którzy mówią, jedynym twoim ograniczeniem jest niebo i w ogóle sky is the limit i możesz wszystko. No właśnie też nie, bo konfrontacja z własnymi ograniczeniami to też jest tak naprawdę odzyskiwanie wolności, bo ja wtedy wiem, co mogę, czego nie mogę, co mogę przekroczyć, a na przykład co nie. I też konfrontacja, więc jakby dla mnie żyjemy w czasach, w których tak naprawdę odpowiedzi najlepiej, żebyśmy starali się poszukiwać w sobie. W co chcemy wierzyć, czym się kierować, bo w innym wypadku tak naprawdę będziemy zdani na to, żeby inni nas określili i nam powiedzieli, jak mamy żyć, jak mamy sobie radzić z chorobą. Czy to lekarz, a w medycynie też jest dużo różnych nurtów, dużo różnych podejść, jak sobie radzić, jak sobie nie radzić. Dlatego ostatecznie tak, warto jest słuchać innych, ale decyzję pozostawiać sobie.